mogliśmy dziś usłyszeć fragment z Dziejów Apostolskich, który mówi o postępowaniu czy wystąpieniu przeciwko Szczepanowi, który zaczyna głosić Ewangelię. I to bardzo skutecznie. Zaczyna głosić Ewangelię, mimo że został przeznaczony do tego, aby posługiwać potrzebującym. W tym dzisiejszym fragmencie bardzo wyraźnie święty Łukasz chce nam powiedzieć, jak bardzo wyposaża Bóg tego, kogo miłuje i kogo posyła do głoszenia Ewangelii. To wszystko zderzy się później w momencie, kiedy Szczepan, pomimo tego, że będzie tyle znaków, że Bóg jest z nim, zostanie ukamienowany. Przyjrzyjmy się, jak bardzo jest ten portret Szczepana malowany wielką dobrocią, łaskawością Boga, wyborem Boga i obdarowaniem tym, co potrzebuje ten, który głosi Ewangelię. Najpierw słyszymy, że Szczepan był pełen łaski i mocy, że działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Odpowiada to temu posłannictwu, jakie otrzymują apostołowie od Jezusa, żeby szli i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, i znaki są wymienione, które będą towarzyszyć dla uwiarygodnienia Ewangelii. Potem słyszymy, że występują przeciwko niemu ci, którzy są mu najbliżsi, jeżeli idzie o zapatrywania religijne judaizmu. To są przedstawiciele różnych synagog i one są wszystkie spoza terenów Judei czy Galilei. Bo mamy Cylicji i z Azji, wśród nich będzie pewnie Szaweł, ale także mamy Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków. To mieszkańcy terenów dzisiejszej Libii oraz Egiptu, północnych części. A więc oni przystąpili. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Tak Bóg obdarowuje Szczepana głoszącego Ewangelię, że nie potrafią mądrzej powiedzieć, zakwestionować, obalić sposobu głoszenia Ewangelii. Sięgają wobec tego po gorsze rzeczy, mianowicie po fałszywych świadków. Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Dwa bardzo poważne grzechy, bluźnierstwo oraz, żeby świątynia zniknęła, że nie ma już sensu świątynia dla religii Izraela. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Mamy fałszywych świadków, jak się okazuje. Nazwani są fałszywi świadkowie. Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Bogu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. Coraz bardziej agresywny, rozbudowany jest ten akt oskarżenia przeciwko Szczepanowi. I to, co kończy dzisiejszy fragment, to to, jak Bóg jest ze Szczepanem, który głosi Ewangelię i zaczyna być prześladowany. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Zobaczmy, jak to sprytnie, bardzo utalentowany niewątpliwie pisarz, święty Łukasz pokazuje, że to nie ktoś, ale ci, którzy byli przeciwko Szczepanowi, oni to widzieli. Wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Taki środek zastosowany przez świętego Łukasza, żeby pokazać, jaka wielka jest ich wina. Widzą na twarzy wypisane temu, który głosi Ewangelię, takie znaki, a jednak nadal postępują przeciwko niemu. Dziękujmy Bogu za wszelkie obdarowanie każdego z nas do tego, co mamy czynić, tak jak obdarowany był Szczepan do tego, ażeby głosić skutecznie Ewangelię, mimo że zbyt długo nie nagłosił się, bo ta jego działalność została przerwana przez ukamienowanie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec
i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.